Poszli do sklepu Tadeusza Rydzyka. Niewiarygodne, co znaleźli obok różańców. Ojciec Tadeusz Rydzyk ma wiele interesów, a jednym z nich jest prowadzony w Toruniu stacjonarny sklepik. Dziennikarze o2.pl wybrali się tam, aby sprawdzić, czy jego oferta znacznie odbiega od tej, jaką Fundacja Lux Veritatis prezentuje w sieci. Na miejscu okazało się, że w rzeczywistości jest to prężnie działający market, w którym nie brakuje klientów. Co najczęściej kupują, a ile muszą wydać, by uznać zakupy za satysfakcjonujące? Wszystko wyjaśniamy. Tadeusz Rydzyk i jego interesy. Nie ma chyba w Polsce kapłana, który miałby większą smykałkę do interesów od Tadeusza Rydzyka. Toruński redemptorysta włada prawdziwym imperium, do niedawna mocno czerpiącym środki finansowe z przeróżnych państwowych resortów. Tłuste lata skończyły się jednak wraz z porażką Zjednoczonej Prawicy w październikowych wyborach parlamentarnych. Teraz Rydzyk będzie musiał polegać wyłącznie na własnym szczęściu i biznesowym zmyśle. Biedy klepał raczej nie będzie, bowiem sam prowadzony przez niego sklepik i kawiarnia z pewnością są źródłem niezłych dochodów. W tym pierwszym zresztą dostać można prawdziwe mydło i powidło. Co można kupić w sklepie Rydzyka? Sklep zarządzany przez Fundację Tadeusza Rydzyka znajduje się przy ulicy Droga Starotoruńska 1 w Toruniu. Swego czasu odwiedzili go dziennikarze portalu o2.pl, ciekawi oferowanego przez kapłana asortymentu. Wynik ich eksperymentu przerósł najśmielsze oczekiwania. Oczywiście, zaskoczeniem nie jest, że w marketiku Rydzyka znajdziemy m.in. szeroki wybór książek, dewocjonalia i modlitewniki, a także albumy i kalendarze. Wśród proponowanych książek są takie pozycje, jak Czarna Księga Komunizmu z tajemnic masonerii, albo też Wiara w czasach Facebooka. Poza tym trochę kulinariów i poradniki dla małżeństw oraz rodziców. Asortyment od A do Z. Na sklepowych półkach znajdziemy także osobliwe magnesy z wizerunkami Jezusa i Maryi oraz koszulki ze zdjęciem toruńskiego sanktuarium NMP Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i Święty Jana Pawła II. Dla dzieci zakupić można z kolei kolorowanki, chrześcijańskie bajki, święte figurki i obrazki ze świętymi. Najciekawsze jednak, że redemptorysta wyraźnie idzie z duchem czasu i najnowszymi trendami, aktywnie włączając się w kult zdrowego trybu życia. W związku z tym w jego przybytku dostaniemy również ekologiczną żywność czy też naturalne kosmetyki. Żel do mycia ciała w pobliżu kolorowych różańców wygląda niezwykle oryginalnie. Tyle wydasz w sklepie toruńskiego redemptorysty. A ile to wszystko kosztuje? Cóż, stawki są różne. Różaniec kupić możemy i za 11, i za 37 zł, z kolei najtańsza koszulka kosztuje 14 zł, a książka 10 zł. Z obserwacji dziennikarzy wynika, że największym zainteresowaniem cieszą się właśnie wspomniane magnesy, kalendarze, różańce i kosmetyki. Klientów stanowią przeważnie emeryci.